Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Days Gone. Ja jestem dzisiaj w Rebel Rock Cave i zaczynamy od misji dotyczącej naszej dziewczyny Sary o nazwie Łże jak pies. Jedź do dawnego obozu Niro dla uchodźców, aby odwiedzić pomnik upamiętniający Sarę. No to wybieramy się. Tyle, że gdzie? Zdaje się, że jestem bardzo blisko miejsca docelowego, także można po prostu śmignąć do tyłu. Tutaj jak widzicie, z tyłu są X-y i to dość sporo na mapie. Ja je zbiorę, bo próbowałem zająć się w międzyczasie hordą, która tutaj występuje w tej jaskini. Ale średnio mi się to udało. Niestety jej nie zabiłem. Dobra, mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie dojedzie w międzyczasie. Zbieraj te trofea. Styknie. Te dwa czy trzy to mogę sobie oszczędzić ewentualnie. No i rura! Kurde, tylko że nie mam żadnych naboi. Do karabinu na pewno nie. Zdaje się, że mam do pistoletu, to na pewno. Snajper jak najbardziej. No i kwestia, jak wygląda moje narzędzie zbrodni w postaci baseballa. Tego też nie jestem przekonany. Tutaj pewnie będzie odcinek polegający na w głównej mierze na oglądaniu tych takich cutscenek, jak to już nieraz bywało. Zobaczę, jak wygląda moje zaopatrzenie. Tu jest wszystko. Leki średniawo. Dobra, i właściwie to muszę go użyć, jednego tego bandaża. O, może jeszcze jeden. No i może coś będę mógł pozbierać bardziej. Zerknę. Potrzebuję ich. Bo do czego? Rumianek. Średnio te znaczniki są porozstawiane. Naprawdę, no nie widać, gdzie to jest. What? To jest ten. Znowu jakiś krzak do zebrania. Dobra, to palę to. Gdzie ten pomnik? Pomnik był gdzieś chyba tam dalej, nie? No właśnie. O kurka. Nie wejdzie tutaj. Tędy trzeba. Okidoki. Dobra, jestem na dobrej drodze. Tu już pamiętam, że to tak było. O! Wykorzystam to. Co to jest? Ej, nie wiem, co ja wziąłem w ogóle. Nie pokazało się. Dobra, jest i pomnik. To będzie oglądanie. Na bank. No, z bronią kiepsko, ale nic. No, cześć, to znowu ja. No więc zabrałem Boozera do obozu Lost Lake i wiem, mówiłem, że nigdy tam nie wrócę po tym, jak żelazny Mike groził mi śmiercią, ale nie miałem wyboru. No widzisz, Boozer mógł umrzeć i wiesz, i tak nie chciał jechać. Kurde, ja też nie chciałem jechać, ale jak mówiłem, nie miałem wyboru. Ani ja, ani on. Więc to bez znaczenia. On i tak stracił rękę, a teraz zupełnie utknął. Znaczy się, obaj utknęliśmy. Cholerny skizo. Sam nie pamiętam, czy opowiadałem ci o tym pajacu. To jeden z tych dupków, którzy cieszą się z tego całego pierdolnika. Mówi, że wcześniej był w jakimś gangu w Sacramento albo w Fresno, nie pamiętam. W każdym razie nie jest stąd, no i nie jest. Twierdzi, że woził dragi i broń z Kalifornii do Oregonu, a potem wszystko chuj strzelił. I wiesz co? Myślę, że łże jak pies. Mnie on wygląda na chłopaczka z bractwa na uniwerku, który grał w lacrosse i sprzedawał napoje w spożywczaku, albo
Nie. Pewnie miał jakąś przytulną robótkę w firmie swojego starego. Robił kserokopię i przynosił wszystkim poranną kawę. Pewnie zarabiał więcej w jeden dzień niż ja w tydzień. Wiesz, mieliśmy z Buzerem taką zabawę, zanim wynieśliśmy się z Lost Lake na dobre. Nazywaliśmy ją Zgadnij, kim byłem. Patrzyliśmy na kogoś i próbowaliśmy zgadnąć, kim był, zanim wszystko szlak trafił. Poznałem kilku ćpunów i wielu byłych skazańców. Żadnych księgowych, ale to ma sens, jak się nad tym zastanowić. Pierwszych kilka tygodni po tym, jak wszystko się spierdoliło, Jezu, to było wariatkowo. Nie ma szans, żeby przeżył jakiś księgowy czy inna biurwa. Sam nie wiem, może Skizo mówi prawdę. Nie żałuję, że cię to ominęło. Nie żałuję. Tak czy siak, chcieliśmy z Buzerem pojechać na północ i uciec od tego wszystkiego, ale teraz nieprędko wyjedziemy. Albo nawet nigdy. Ale wiesz, trzeba widzieć pozytywy. Zdaje się, że jesteś na mnie skazana. Dobra, później wpadnę. Na razie. No to nara. Kurde, nie było kascenki. No jestem pod wrażeniem. I właściwie bardzo się z tego cieszę, bo nie za bardzo przepadam za tym, żeby oglądać jakieś tam wywody. To go. I lecimy dalej. O, dwa kwestiki. Tucker i Lost Lake. No to pewnie Tucker będzie bliżej. Tak jest. Śmigniemy szybko. Co ta stara baba chce znowu? Jakiś niewolników pewnie jej brakuje, nie? Paliwko first. Hej, Zani. 12 koła, to tutaj to mogę sobie powariatkować. Chcesz czegoś? Cześć, dzięki, że wpadłeś. Hello. Co się stało? Pamiętasz Larsena? Gościa, który wracaj widział tę dziewczynę w Marion Forks. Mówiłam ci o nim. No już, tak, wracaj do pamiętam. Roboty. Więc gość pojechał tam znowu, żeby sprawdzić, czy znajdzie coś jeszcze. No i nie wrócił. Sądzimy, że porwała go grupa włóczęgów podróżująca przez okolice Belna. Kurde, gdzie go widziano ostatnio? Przy budynku po wschodniej stronie miasta, Old Wagon Hotel. Wiem, gdzie to jest. Wielkie dzięki. Doceniam to. No dobra. O, jeszcze amunicję muszę zatankować. Deacon, jak leci? Trzeba ci czegoś? Hej, Alkaj. Co on tu ma? Ej. Czyli ja jednak chcę tutaj rozwijać ten obóz. No, to jest dużo lepsza broń niż mają żelaznego Majka. Niby 5 w magazynku mniej w stosunku do tej, ale co by nie było, jest zacnie. Ale tam mają strzelbę. Chociaż ja strzelby i tak nie mam zamiaru używać. Co mi po tym? Kurde. Jadę w to. Tylko nie ma snajpy. I taki problem. No nic. To jest to, czego się używa. I w to jadę. Dawaj ammo. Dobry wybór. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Okej, to mam. MVS sub 9. MVS. Kurde. Sub 9. Mam nadzieję, że jak kupię tą broń, to mi się pojawi magazynek do niej. Musi się pojawić. Ale co by nie było, nawet jakby tego magazynka tu nie było, to i tak chcę tutaj rozwijać tą reputację. Zresztą, patrzcie, mam już, no... Dobra, no połowy nie mam. No jedną trzecią. Może. Szafa? Co mam w szafie? Coś ciekawego? Nic nie mam. Pacyfikator to jest dziadostwo straszne. To jest właściwie... co to jest? No, shotgun, nie? Zwaliłem, kupując go. Tak? Strzelba Buzera.
Shotgun, który ma 16 naboi. Ale i tak wymaga czasem dwa razy trafienia, także dupa nie shotgun. Dobra. Do następnego. Naboje są, paliwo jest, żarcie jest, apteka jest. Można śmigać. Pokaż mi tylko gdzie. Bliziutko. Będzie szybkie? Tutaj. No i tak zrobię. O! Remake. Kurde, ładniutko teraz wchodzi. Dobra, najpierw to ja się zatankuję. Chociaż, wow! Taką długą podróż zrobiłem i nawet połowa nie zeszła, baku. Ładniutko. No, nie powiem. Tankuj, mistrzu. Właśnie tak. Do pełna. Ciekawe, po ile paliwo, kuźwa. Pewnie już 6 zł. Krap. Jak żyć? Wchodzę do środka. Widzisz Larsena? Jest tam gdzieś? Nie wiem, ale jeśli jest, to go znajdę. Bez odbioru. Widziałem kogoś. O! Jest jakiś koleżka. Nadchodzą! Ty. Gdzie oni wszyscy? Może ja bym się jakoś tak schował. Dobra. Tutaj są, ale ja nikogo nie widzę. Dobra, jest jeden kolo. Kolo, babka. Oj, oj, jaki zez dzisiaj. Man down. Kolejny. Ale ładnie wchodzą. Na celownik. Słyszeliście, wycofujemy się. Luźno, ziomek. Nie dygaj. Hello? O lol, wygląda jak buzer trochę. Dobra, trzeba najpierw wszystkich rozwalić. Gdzie jesteś, mistrzu? Ty, zabił się? Chyba granatem się zabił sam. No jak nic. Już nie ma. Ale jajca. Sztuczna inteligencja ROX normalnie w tym przypadku. Jak się trzymasz, stary? St. John! Wiesz, pomyślałem, że skoczę do miasta, wypiję coś, posiedzę z kublami. Jak tylko cię uwolnię, musisz się stąd wynosić. Nie musisz mi tego powtarzać. Nie mam pojęcia, skąd cię tu wziąłeś, ale Jezu, stary. Już, dajesz. Pływaj, ziomeczku. 5 zł się należy. Oj, 2300. Takie zadania to ja szanuję. Lecimy dalej. Gdzie ta znajdźka? Chyba na dole gdzieś leży. Tu jest? Welcome? Nie. Ja to wezmę. Ojoj, nie wezmę tego. Tu, dobra. Mam. Pomnik bandyty, legenda Oregonu. Gładko poszło. Powiedziałbym nawet, że za prosto trochę. A nie, tego ja nie chcę. Idź z tym.
Dobra, ten typ na pewno nic przy sobie nie ma, co ja bym potrzebował. Czyli do Tucker nie wracamy. Wow, ostatnie zadanie mi zostało. Właściwie nie mam dużego wyboru. Kurde, znowu paliwa zostało i to tak całkiem. Na jakąś jazdę. Niedaleko, ale... Teraz to... Powinien być już w drodze do Hot Springs. Dobra robota. Powiem Alkajowi, żeby go wypatrywał. Podobno widziano wieczystych na północ od Belna. Potrzebujemy ludzi. Tucker, bez odbioru. Okej. Idę do buzerka. Do ziomeczka mojego. Hej, Deacon. Masz chwilę? Jak William, dawno go nie widziałam. Jak się ma buzer? Tak samo jak my wszyscy, próbuję przetrwać. No, to idzie mu lepiej niż nam. Tak. Słuchaj, musisz mieć go na oku. Nie rozumiem. Wiesz, brak ręki to poważna sprawa, musi zmienić swoje życie. Co to było za życie, Ali? Serio? Jesteś przyjacielem. Jedynym, jakiego ma. Smuteczek. O kurde, chyba zadania mi się skończyły. Pierwszy raz. A nie. Odwiedź buzera na farmie Lost Lake. Go for it. Gdzie jest? Tu jest farma. No to tam sobie pojadę. Buzer ma się dobrze. Przynajmniej żyje. No a zatankuje to kto? Za darmo się jeździ? Dobrze cię widzieć, Zik. Dawaj, części. Staruchu. Nie masz benzyny, Dick. Potrzebujesz paliwa? Dzięki, dobrze, że mi powiedziałeś, że nie mam benzyny, no. Do zobaczenia. Ej, ale ten znak zapytania, który jest tutaj na minimapie od zawsze, to mnie mocno interesuje. O co to kurnia chodzi? Ja już otwieram. Go! Nitro, boom! Mam wrażenie, że to nitro nic całkowicie nie daje. No, ale trochę trwa. Ile 400? No, na tym nowym silniku tu się ładnie jedzie. O, niedźwiedź. Dawno nie rozwalałem... O, kurde! Tego nienawidzę. A czego nie rozwalałem? Stref lęgowych. Tak jakbym już wszystkie wyczyścił. Nieźle na tej farmie widzę, tutaj sobie pokrywają. What? Co tu się wyprawia? No nie. Nice. Otwierajcie, nie będę tu tak stał. To włóczęga, wpuść go. Co jesteś włóczęga? A to gnoje, no. Nie lubię, jak mnie tak przyzywają. Złą wezmę. Pewno, że tak. Buzer! Ziomek, wyskakuj z tej kukurydzy. Otworzę bramę. Co ja się tu przespać przyjechałem? O co to chodzi? Ty jeszcze na stojąco. O, jest. O, lolo. Słabo. Oj, słabo to wygląda. Jak idzie robota? No, jak myślisz? Dobra, tylko się nie przepracuj. I
I tyle? Nie, no słabo te questy zaczynają wyglądać. Znowu coś z powrotem. Porozmawiaj z Mike'em i z Kizą o poszukiwaniu materiałów wybuchowych do kopalni Farciarz. Okej. Okay. Tym się mogę zająć jak najbardziej. Tam. On już tu bywał. Tucker, no jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do was, bez odbioru. Czasem tak sobie myślę, co z tymi świrusami. A jeśli nie ma kolejnej roboty, to co? I chciała tylko se pogadać, stara baba. Do zabawy. Kiedyś uwielbiałam. Razem z mężem każdego lata zabieraliśmy. Hacienda. To najlepsze miejsce, o tam. Nie jestem pewien, Mike. Traciliśmy już tam ludzi. Traciliśmy kogo? Kiedy? Kilka tygodni temu. Torres i Evans. Szukali zapasów. Mówiłem ci, że oni... Nie, do cholery! Nic nie mówiłeś! Ale mówiłem! Poszliśmy po nich, a wejście było zawalone. Motory stały na zewnątrz, a wokół pełno świrusów. Pamiętasz? Nawet nie wiem, czy weszli do środka. Co się dzieje? Właśnie. Przeglądamy dokumenty. To jest Sherman's Camp. Mhm. Jest kopalnia, która miała się rozbudować. Jasne, pewnie trzymali tam ładunki wybuchowe. Tak. Tyle, że Skizo mówi mi teraz, że mogliśmy stracić w środku dwóch ludzi. Hej, nic takiego nie mówiłem. Dobra, słuchaj. Daj mi tę mapę, a ja zdobędę ładunki, a potem poszukam naszych ludzi w środku. Hej, a to biorę. Może ty mi ufasz, Mike, ale ja nie. Powiedz, ile teraz Tucker płaci za skrzynkę dynamitu? Poczekaj chwilkę, dobra? To jego robota. Naprawdę? Czyli co? Poza tym, że narusza rozejm z wieczystymi, miga się od pracy, całymi dniami przesiaduje z Ryki. Co jeszcze robię? A to frajer. Siedzisz na dupie, kiedy wszyscy pracują. Chronię ten obóz. Przed maruderami, złodziejami, włóczęgami. Kurwa, przestańcie już. Dosyć tego! Hej, nie ufasz mu? To z nim pojedziesz. Ale pamiętajcie, i to obaj, pamiętajcie, jesteśmy częścią tego samego obozu. W porządku. Niech będzie. Rano weźmiemy motocykle i pojedziemy teraz. Teraz. No. Teraz, w samym środku nocy. Jasne. Na zewnątrz jest ciemno, czyli wewnątrz kopalni będzie mniej świrusów. A, no jasne. Od kiedy zacząłeś się migać od pracy, latasz za śmigłowcami, jesteś pieprzonym ekspertem od świrusów. Nie trzeba być jebanym ekspertem, żeby wiedzieć, że świrusy wychodzą na... Dobra, spokój, wystarczy już tego. Okej. Okay. Okej. Okay. Chcesz jechać teraz? Pojedziemy teraz. Ale to zachowam. Jezu Chryste. Hej, słuchaj, chłopak ma swoje problemy, jak my wszyscy tutaj. Ale robi swoje. Powiedz to Torresowi i Evansowi. Dobrze skwitowane. Nick, chyba po prostu chciałem się upewnić, że nie przydarzy mu się żaden wypadek w tej kopalni. Jezu, Mike, za kogo ty mnie masz? Wciąż nie jestem tego pewien. Do zobaczenia po powrocie. Kurwa mać. Grubo. Mnie oceniają. Chodź frajerze ty. Nie lubię takich ścierw, naplułbym mu do gardła. Tu! Gdzie jedziemy? Do Farciarza. Wiesz gdzie to jest? Tak. Będę tam na ciebie czekał. Nie zostawaj w tyle! Jesteś tam? Tu obóz Lost Lake. Odbiór. Tak, Ricky. Co tam? Wpadłam się z tobą zobaczyć. Ale oczywiście cię nie było. Skizo i ja robimy kurs dla Żelaznego Majka. Wrócimy rano. A co tam? Chciałam tylko spytać, kiedy możemy naprawić ten transformator? Aha. Jest za tobą ten gorący prysznic? Coś w tym stylu. Wrócimy rano. Wtedy pogadamy. Bez odbioru. Właśnie, transformator jest do załatwienia. Właściwie to się dziwię, dlaczego od razu tego nie załatwiliśmy. Przecież tam dwa zombiaki były, a on się obsrał i nie chciał robić. Myślałem, że będziesz na mnie czekał.
Coś mnie zatrzymało. Czyli to był sprzęt ludzi Majka? Moich ludzi. Ale tak. Torres i Evans. Nie byli włóczęgami, ale parę razy byli w syfie. Myślałem, że ogarną temat. No to się przeliczyłeś. Już rozebrali je na części. Wszędzie są ci cholerni zbieracze. Skizo, czemu nie zabraliście ich rzeczy do obozu, kiedy po raz pierwszy ich szukaliście? Bo było za dużo świrusów. Temu. Jak ci. Tylko znacznie więcej. Idziemy. Mike powiedział, że materiały wybuchowe są w skrzyniach. Gdzieś w biurze powinien być zapasowy zestaw kluczy. A! Drażki. A! Boże, nienawidzę tego. Skaczą tylko wtedy, kiedy się nie spodziewasz. Zamknięte. Masz radę wyważyć? Nie, coś blokuje je od środka. Krężki. Pojęcia nie mam. Muszę znaleźć inne wyjście. Ej, tutaj. Chyba dam radę podsadzić cię na dach. Gdzie po raz, kurdupel? Gotowy? No. Na górę! Leżeć, ścierwo. No, zapraszam. Skoczy czy nie? Kurde, chyba nie skoczą. Brudasy jakie, no. Nie jestem pewien, czy ta latarka mi pomaga. No to ja się po prostu uleczę. Ojoj. O, piła. Pięknie. Ale już dawno nie popsuła mi się broń biała. Jestem z siebie dumny w tej kwestii. Dobra, nic więcej tu nie ma. No to otwieraj. Nie ma się. To co ja tutaj w takim razie miałem znaleźć? Coś konkretnego? Jeżeli tak, to tego nie znalazłem raczej. Coś to jest podejrzane. Zaraz, zaraz. Jeszcze raz to obadam. No dobra, tutaj właściwie nic. Tutaj też. Prawda, nie da się tego otworzyć? Może spróbuję w ten sposób. Nie. A tu? Też nie. Pudełko gwoździ, jakiś punek pełny. Dobra, nic tu nie ma po prostu. Ja nie wiem, po co tutaj przylazłem. Wracam. Kopalnia Farciarz. Kopalnia Gorączki Złota. Czemu po prostu nie wejdziemy do środka?
Dobra, ja idę do środka. Nie wiem, niech on se tu stoi. Aha. Nie wejdę sobie. Tak po prostu. Jednak coś nie zostało zrobione. No to once again. Może jestem tutaj, żeby ich pozabijać? Wszystkie! Ta. Dzięki, że pytasz. A jednak. Ej, no ale co ty chcesz znowu ode mnie? Może teraz te drzwi się otworzą? Czekaj. O, proszę, szafa. Nagle się uaktywniła. Są. Skizo! Załatwione. Świetnie. Rozejrzyj się. Może znajdziesz jakieś flary. Zaraz, kurwa. Nie wziąłeś latarki? Wziąłem, ale padły baterie. Ostatnio strasznie trudno znaleźć to gówno. W każdym razie działające. Flary. Flary? Nie no, do tej pory nie miałem żadnej flary. Chyba, że to jest coś, co już tu mam. Są dystraktory, bomba. No dobra, jeszcze raz na ten dół, ale już mam go dosyć. Jest coś? Gwoździe. O, proszę. Ej, bez sensu. No tego tu nie było. Tak, tak, spróbuj wyważyć drzwi. Wtedy wejdę i je zgarnę. Aha. Ja nie mogę. Tutaj są flary. Dobra. Daj mi klucze. Znaczy takie klucze? Tak, odejdź. Hej, hej, hej. Mam taki pomysł. Może poprowadzisz nas do skrzynek, a ja wtedy je otworzę. Masz z tym jakiś problem? Żadnego. Tylko ich nie zgub. Ta. Dobra? Będę to miał na uwadze. Mam je. To co, wchodzimy? Jestem za tobą. Ciśnij, ziomek. Ciekaw, jak się przeciśniemy tam. Widzisz, tak jak mówiłem. Wygląda na to, że damy radę się tędy przecisnąć. Pomóż mi. Co on robi? Dalej. Pchaj! To nie mogą środkiem wejść? Dobra, zaklinuj to pod tym głazem. Udało się. Zrobione. Bez sensu. Myślisz, no okay. Że da radę? Powinno. Pamiętaj, nie wyciągaj broni. Wydawało mi się, że miało być czysto. Nic takiego nie mówiłem. Ale serio, jeśli są tu jakieś wirusy, jeden strzał ściągnie nam je wszystkie na głowę. No przecież słyszę. Jest. Słaba ta broń tu leży. Co by się stało, jakbym nie miał swojego toporka? Pierwszy teren rozbudowy jest tuż za głównym szybem. Chodź, tędy. Jestem za tobą. A, w mordę. Tędy nie przejdziemy. Zerknij na mapę. Jest jakiś inny tunel, szyb wentylacyjny? Mapa pokazuje, że zaczęli kopać tutaj tunel łączący.
Musiał być niestabilny, bo zabili go dechami. Gdzie? Ech, tam bok. Tutaj? No. Tak, zabili go dechami. Da się go odbić. Nie wygląda to zbyt stabilnie. Chyba już to mówiłem. Ja mam tylko to. Ty masz latarkę. Czyń honory. Dlatego nigdy nie dokończyli rozbudowy. Bo wiesz, cały ten szajs wygląda tak, że jedna laska dynamitu wystarczyłaby, żeby nas tu pogrzebać. Nie wygląda to tak źle. Nic nie jest. Żadnych złamanych kości. Jest. Blisko było. No. To teraz już nie mamy wyjścia. Chodź. Tędy. Co ty robisz? A jak myślisz? Rzucam flary. Po co? Przecież masz mapę. Bo to jebany labirynt. Muszę wiedzieć, które tunele sprawdziliśmy. Stąd w lewo. Dobra. Chodź. Co? To twoi ludzie? Zawsze jak widziałem Teresa, nosił tę samą kamizelkę. Mówiłem mu, ten pomarańcz cię kiedyś zabije, brachu. Tutaj nie miało to znaczenia. Jego kumpel stracił rękę, wykrwawił się. A Teres miał co jeść. Zrobiłeś to kiedyś? Pewnych granic jeszcze nie przekroczyłem. No, ja też. Cofnij się. Nie zostawię ich świrusom. Wypierdalamy stąd. No. Chodź, przeciśniemy się tędy. Idę za tobą. Trochę tu ciasno. Dasz radę? A kto przez cały dzień siedzi na dupie w obozie? Bardzo śmieszne. Chodź. Okej. Pierwszy teren rozbudowy powinien być za rogiem. O ile dobrze czytasz mapę. Weź nie pierdol. Ja nie mogę biec. Widzisz? Masz jeszcze te klucze? Tak. Tutaj. Nothing. Dupa, nic nie ma. Cholera. O, wybacz, nie uwierzyłeś mi? Pewnie, uwierzyłem. Chodź. Może złożyli je w jednym miejscu. Sprawdzimy drugi skład. Tędy. Zawróćmy. Trzeba się upewnić, że niczego nie przegapiliśmy. Jak trzeba było obrobić czekaj. Coś jest nie tak. Helikopter, to miły był, nie? Nie tędy tu weszliśmy. Co? Myślisz, że te flary wstały sobie i się przemieściły? Może coś mi się pomyliło. Niebieski tu tego nie było. Zaraz, czekaj chwilę. Cholera, to główny tunel. Co? To jest... to główny tunel! Widzisz te tory? Nie szliśmy wzdłuż torów, kiedy tu wchodziliśmy. Co jest grane?
To przecież moje flary. Jaki cudem. Ups. O, ktoś leci z nami w chuja. Chodź, tędy. Zaraz, zaraz. Poczekaj. No, zaczyna się robić srogo. Co tam jest do cholery? Byłaś już! Pokaż się! Co, weź to lepiej odłóż. O czym ty mówisz? O czym ja mówię? Mówię, że jeden strzał. Jeden. Wystarczy, żeby ściągnąć tam na głowę wszystkie świrusy, które siedzą w tych tunelach. Podobno tunele będą puste, no i może nocy... Kurwa, czekaj! Nie mogę wycelować! Boże, co za kretyn. Kurwa, zabrał nam klucze. Gdzie ty idzie? Ma klucze, musimy go złapać. Czekaj! Cholera, Skizo! Ucieka nam! Leżeć, ścierwo. To jest. To co, ten dziad poprzekładał flary? O-o, coś tam strzelało. Głupek Skizo. Boże, co za down. Którędy to? Oj, niedobrze. Ty, ja mam zablokowaną broń, a on może strzelać. Jeśli chodzi o puste tunele. Mówiłem ci, co będzie, jak tylko zaczniesz strzelać. A co niby miałem robić? Rzucać w nie kamieniami? Przede wszystkim to powinieneś słuchać mnie, kurwa, następnym razem! Spróbuj tego. Jak se chcesz. Nie ma za co. Za co? Uratowałem ci dupę. Jakbyś nie uciekł, nie musiałbyś jej ratować. Jesteś gotowy, żeby to skończyć? Tak. Gotowy. Tędy. Ja bym wykorzystał chyba tą okazję bycia z nim w tunelach. Adi mówi, że twojemu kuplowi ktoś chyba chciał wypalić dziary. Byli wieczyści, prawda? Do czegoś zmierzasz, Skizo? Bo widzisz, był u nas włóczęga. Chodzą słuchy, że wieczyści szukają dwóch gości, mongrelsów. Coś kojarzysz? Jak sam widzisz, wciąż noszę nasze barwy. Nie ukrywamy się, Skizo. Jeśli Carlos chce dorwać Boozera, znajdzie go bez problemu, ale najpierw będzie miał do czynienia ze mną.
Ruszaj, głupcze. Co im zrobiliście? To musiało być na długo przed złamaniem rozejmu. Na długo przed? Wiesz co? Nie wiem i gówno mnie to obchodzi. Czy zabiłem swego czasu kilku wieczystych? A żebyś wiedział. Ale po tym, co zrobili Buzerowi, zajebie tych popieprzonych skurwysynów. No, tylko uważaj, bo Karos jest najgorszy. Lepiej mu nie podpadać, brachu. Przecież mówię, że mam to gdzieś. Nie jestem twoim brachem. Pamiętasz, co powiedziałem Majkowi? Pierdolę Karosa. Hej, po prostu dbam o ciebie. Teraz jesteś jednym z nas, nie? Dobra. Nie martw się o mnie i o Buzera. Sami umiemy o siebie zadbać. Bingo. Pokaż. Nieźle. Nasz staruszek będzie szczęśliwy. Ciężkie królestwo. O czym ty znowu gadasz? Znasz staruszka. Tak samo jak ja. Ja to zrobię. Daj mi. Dzięki. On myśli, że rozejm z wieczystymi zapewni nam bezpieczeństwo. Ale wiesz co? Oni mają w dupie ten rozejm. Nie sprzątnęli nas jeszcze tylko dlatego, że cały czas są zajęci na północy walką z Copelandem i Hot Springs. Tak, wiem. Byłem tam. No to wiesz, o czym gadam. Wieczyści nadchodzą. A żelazny Mike po prostu na to pozwoli. Pozwoli tym łysym fanatykom sprzątnąć nas jak jakiś cholerny czerwony przypływ. Skizo, nie wiesz tego. Nie wiem. Dawaj. Jezu, nie myślałem, że ucieszy mnie widok słońca. Kurde, no i znowu się zgadzamy, Skizo. To już drugi raz dzisiaj. Chwila, czekaj, czekaj. Hej, Motka, to jest w środku. Co się tam chowa? Strają zbijacie! Daj spokój! Daj spokój! Daj spokój! Chodźmy. Dwa lat! Moich chłopców trochę poniosło. W porządku. Rozdzielmy się. Otoczymy ich. Będę otaczał. Spoko. O mnie się nie ma. Daj spokój! Daj im popalić! A to mój. Teraz zobaczysz. Zastrzel dupką. Jeszcze ktoś? No, ja myślę. To już chyba wszystkie chujki. No. Chodź. Musimy dorwać tę skrzynkę z dynamitem. To musiały być te same dupki, które rozebrały motocykle. Przyjeżdżali, zobaczyli nasze, myśleli, że pójdzie łatwo. A, to się trochę zdziwili. Wiesz, niechętnie to mówię, ale w zasadzie dobrana z nas ekipa, ty i ja. Nie? Więc tego nie mów. Hej, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy przyjechaliście do obozu, a żelazny Mike przywitał was z otwartymi kurwa rękami, myślałem, że to kolejny znak, że staruszek wariuje, że robi się miękki. Dobra, do rzeczy z Kizą. Chodzi o to, że my dwaj rozumiemy się. Teraz to wiem. A ty wiesz tak samo jak ja, że jeśli Mike się nie obudzi, to obóz nie przetrwa nawet pół roku. Wciąż czekam, aż przejdziesz do sedna. Słuchaj, wiem, że byłem wobec ciebie nie fair. Obaj to wiemy. O, really? Ludzie wiedzą, co zrobiłeś. Dla kumpla. Ile zrobiłeś dla naszego obozu. Szykują się zmiany, bracie. Jak żelazny Mike przejdzie na emeryturę,
to ja i ty możemy razem przejąć dowodzenie. Ciekawe. To ja? Ciekawe. To o tym chciałeś zamówić. Ej, wysłuchaj mnie do diabła, daj mi chociaż chwilę. Mam w radzie obozu wielu przyjaciół i oni się zgadzają, że staruszek powinien odejść. To akurat gówno prawda, bo Riki nigdy ona by się jest tak samo miękka jak staruszek. A Mike ci ufa! To akurat jego błąd. Jeden z wielu. A ja go nie popełnię. Słuchaj, wszyscy staramy się przetrwać z Kizo. Rozumiem to. Ale pewnych granic się nie przekracza, pamiętasz? Zdrada najbliższego przyjaciela to jedna z nich. Lepiej, żeby zszedł staruszek, niż cały nasz obóz. Pomyśl o tym. W gorącej wodzie, kompany. Ja to bym go wyeliminował. Do niczego się nie nadaje, kuźwa, tylko pyszczy. Lecimy. Leży gdzie? Chciałeś się zapić na śmierć. Znajdź buzera, który nie wrócił ze swojej zmiany. Bruzio Hot Prinki i porozmawiaj z Tucker. Myślę, że buzer będzie bliżej. No tak. W obozie. Skizo, przemyślę to. Jezu, dlaczego żelazny Mike zaufał komuś takiemu? I dlaczego mianował go szefem ochrony? Otwórz mu, jest okej. Chyba już wystarczy. Gdzie buzer? Nie wiem. Jakie nie wiesz? Myślałem, że jest z tobą. No bo był, ale potem poszedł sobie, czy chuj wie co. Skizo, co ty mi kurwa gadasz? Odpierdol się. Słuchaj, wziął butelkę whisky i powiedział, że idzie do domu. Tyle wiem. Skurwysyna, nawet nie próbowałeś go zatrzymać, co? Hej, próbowaliśmy. Czasem trzeba pozwolić komuś odejść. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Do piachu z tym typem. Co tam? Co z tobą? Gdzie ten buzer się kuźwa zaszył? A, gdzieś tu chyba. Riki, jesteś tam? Co się dzieje? Buzer wyszedł i nie wrócił. Kurwa. Jedziesz do niego pomóc ci jakoś? Nie, znajdę go. Czyli buzer poszedł sobie na przechadzkę. Misja z dynamitem zakończona powodzeniem. Skizer trochę daje D. Jakieś tutaj odpierdacza głupoty. Czyli będziemy szukać buzera, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Jeżeli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Na razie, cześć!